Wyczytałam wczoraj w internecie, że są darmowe wycieczki tutaj po salonikach, a trzeba tylko zabukować miejsce, więc zarezerwowałam wczoraj i punkt spotkania jest tutaj ta knajpeczka. Zgodnie z naszą tradycją, najpierw zaczynamy zwiedzanie od pralni, tak więc idziemy znaleźć pralnię, a więcej zwiedzania prawdopodobnie jutro. W lewo. Pokaż. Tak mi się wydaje. O, jest po prawej stronie chyba, nie? To jest to? Nie. Tak, jest tam. Test wash. O, tu. Test wash jest napisane. Zaparkuję. No to może stój, to ja wyrzucę te rzeczy. Stań ten kawałek dalej. Ja pójdę. To ty zostań w samochodzie. Wait. Przesuń mi się. Dobrze, nie, no ale na chwilę. Nie. Przecież ileż to? Tylko wrzucimy pranie i można odjechać. Nie, nie ma bramy. Jakby co, to powiemy denka talaveno. Nie rozumiemy nic. No tak więc każda pralka kosztuje 5 euro, to my sobie tu wrzucimy do pralek, tam można właśnie rozmienić pieniądze w tamtej maszynce, tak więc ekstra. No, to lecimy z kopem. Ja tu mam, tu posegregowałam kolorowe. Dawaj. No i tu jest na 40. Jest na 40. No chyba tak, 32 minuty. Germania? No, Polonia. Polonia. Ah, ora. Allo. Jak kiedyś będziecie w Grecji, to koniecznie trzeba przyjść na souvlaki, to znaczy to jest takie mięso jak kebab w placku pita. Oni mówią na to gyros me pita, tak? Czyli mięso gyros z pitą, tak? I słuchajcie, no jest rewelacyjne. To są ogromniaste i zapłaciliśmy 5 euro za sztukę, ale no to koniecznie, trzeba po prostu koniecznie zjeść. Dziękujemy. Było dobre, ale nie takie super dobre. Jedliśmy lepsze. W Albanii też je sprzedają i w Albanii były po prostu zarąbiste.
ale ja pamiętam je z Grecji jeszcze z czasów, jak tu mieszkałam i po prostu są miejsca, gdzie można zjeść bardzo dobre, więc będziemy szukać i mam nadzieję, że znajdziemy. A póki co ja zrobię sama w domu, bo teraz tak się już napaliłam, że po prostu zrobię sama w naszym obozie. I na pewno będą lepsze. Ale przy okazji jeszcze chciałam powiedzieć, że jak będziecie gdzieś w restauracji, to nie zamawiajcie wody. To znaczy, jak zamówisz wodę, to ci przyniosą taką wodę w butelce plastikowej i za to musisz zapłacić. Natomiast jak nie zamówisz wody, to oni tak zawsze do każdego zamówienia przynoszą butelkę wody schłodzonej. A, no to taka kranowa, no ale po prostu wiecie, no jak tam kto woli. A, dla mnie jest okej. Hi. What monster is this? It's our home. Yes, I know. I can understand you. Very like, well. We need to pay, yes, through this. How long to stay here? Three hours. 3 hours. Okay. Copy this and your plates. And go to the shop. Copy that. The red one. It's for all. And tell them your plates, the number of there, and how many hours you need. Okay, thank you. Where are you from? Polonia. Polonia. But we are from Polonia. We are from Poland. Ah, you are from only Poland. The car is English. Because it's the plates. No to zapłacone za parking 5 euro za 3 godziny. Wyczytałam wczoraj w internecie, że są darmowe wycieczki tutaj po salonikach. Trzeba tylko zabukować miejsce, więc zarezerwowałam wczoraj i punkt spotkania jest tutaj ta knajpeczka. No, tak więc żeśmy przyszli na czas. I mam nadzieję, że za chwileczkę tutaj się ktoś pojawi i nas oprowadzi po mieście. Hi, are you the person? Yes, all right. Czekamy jeszcze na 8 osób. Mi się wydaje, że tutaj ci panowie. Ale słuchajcie, jaki jest mały świat. Jedne tutaj są dzieci, które się świetnie bawią, ale niestety dużo krzyczą. Mały świat, bo ta dziewczyna, która nas będzie oprowadzać, ona jest studentką i ona, słuchajcie, studiowała w Polsce, w Toruniu. Była na Erasmusie. So welcome again to Thessaloniki. One more time, my name is Peña. And today we're going to have a walk around the city center. I'll tell you some things in order to get a further, a better, a deeper understanding of the whole history of the city. And of course some things about the monuments out of the city. My goal today... Jest, jesteś z tego, bo będziesz pytana. Ciekawe, ile Bella zapamięta. Thessaloniki to jest miasto, które zostało sztucznie stworzone, czyli nie tak jak normalnie z reguły miasta się rozwijają, że osada rośnie, rośnie, rośnie. Nie, tutaj zaplanowano, że w tym miejscu będzie miasto. I fajnie widać, jak łączą się tutaj te style, w ogóle miasto ma burzliwą historię, ale świetnym przykładem jest ten plac, plac Arystotelesa, co słyszeliśmy, gdzie na przykładzie tego budynku pokażę Wam,
gdzie na dole mamy greckie kolumny, potem mamy łuki jak w Rzymie, a potem na samej górze mamy dekoracje istnie prosto z otomańskiego imperium. Naprawdę warto w Tesalonikach zatrzymać się na chwilę, nie za długo, bo to jednak jest dość duże i ruchliwe miasto, ale bardzo ładne, więc ma to coś w sobie. Warto, jest dużo historii, więcej niż się spodziewałam. Zabytków nie ma dużo, bo jednak to są rejony bardzo narażone na trzęsienia ziemi i większość no niestety nie przetrwało do dzisiejszych czasów. No ale to co jest, no to wystarczy, żeby troszeczkę nasycić oko, tudzież ducha, jeżeli ktoś lubi właśnie jakieś historyczne takie elementy. Mamy tutaj zwiedzanie miasta, tu se gościu pięknie śpi po prostu i nic sobie nie robi. You've learned some things about what is going on to this city. Thank you so much. Thank you. No, powiem Wam, że fantastyczna ta wycieczka. Bardzo fajnie było przejść się z przewodnikiem, więc gorąco polecam. Link będzie w komentarzu. Myślałam, że Wam pokażę, jak ta rotonda wygląda w środku, ale słuchajcie, to są płatne bilety. I widzę tutaj jest 15 euro. No słuchajcie, to jakby tak chciał wszystko zobaczyć, co tutaj w Salonikach jest, to 200 euro co najmniej. To od razu Wam mówię z bani, bo jest faktycznie dużo do zobaczenia, mimo że początkowo wydawało mi się, że nic tu nie ma, przynajmniej niewiele, a jednak po prostu jest. I naprawdę polecam takie wycieczki, jak my żeśmy byli, czy tam płacicie, czy nie, to nie ma znaczenia. Chodzi o to, że ta osoba weźmie Cię w najlepsze miejsca i naprawdę powie to, co jest ciekawe, dużo ciekawostek. Nie szło oczywiście wszystkiego zapamiętać, tyle informacji, ale na temat tego budynku pamiętam, że właśnie rotonda została zbudowana jako monument, mauzoleum, tak? Przepraszam, mauzoleum, ale nigdy jako mauzoleum nie została wykorzystana. Została zmieniona na kościół, potem na meczet, dlatego jest tam jeden minaret, bo była meczetem, a potem znowu zmienili na kościół, ale nie zburzyli tego minaretu i teraz zostało to jako muzeum, no to więc teraz wiadomo, jest w takiej części, jak jest. W środku były wspaniałe freski, które niestety w momencie, gdy zamieniono kościół na meczet, to wtedy te freski pokryto, bo jak wiecie, w meczetach nie może być żadnych wizerunków ludzi. No tak więc tutaj w drugim miejscu zaraz Wam też powiem o niszczeniu zabytków, zaraz przejdę dalej. Brama Galeriusa. Niestety historia każdego kraju krwią jest pisana i to, co dzisiaj chodzimy i podziwiamy, to zostało wybudowane po kolejnych podbojach i na upamiętnienie zdobytych po prostu nowych ziem i nowych ludów. A potem, bo po tym Galeriusie był inny władca, który oczywiście zgładził tamtego i chcieli, wiecie, wymazać z historii jego dokonania i postanowili tutaj trochę poprawić. I w ten sposób, to co widzimy tam na kamieniach, nie ma twarzy, tak? Wszyscy ci wojownicy
wiecie, pomyśleć by można było, że po prostu czas zrobił swoje i po prostu te kamienie, no już ten wzór nie jest taki dokładny, ale nie. Oni to zrobili po prostu celowo. Tam, gdzie były twarze, to wszystko to po prostu zakryli, żeby nie było widać, kto to był, żeby nie było móc rozpoznać rysów twarzy. A i w ten sposób można sobie przywłaszczyć cudze zabytki. No i tak to wszystko się... Za mną jedna z najbardziej znanych atrakcji w Tesalonikach, Biała Wieża, która w ogóle nie jest biała i nigdy biała nie była. Wręcz przeciwnie, kiedyś była czerwona, ale nie nazywano ją czerwoną wieżą. Była czerwona, dlatego że ta wieża służyła jako więzienie. Tam na górze ścinano ludziom głowy i potem machano tą głową ku przestrodze innym. A potem rzucano te głowy, więc całe te ściany tej wieży były po prostu umazane krwią. A później stwierdzili, że to nie wygląda za dobrze i może by coś z tym zrobić. I zdecydowali się, że jak ktoś chce, może się oswobodzić przez malowanie tej wieży. I dano białą farbę na linach, prawda, i można było tą wieżę malować, więc kilku śmiałków wzięło się do roboty. Kilku niestety, no, zadania nie przeżyli, ale ci, którzy przeżyli, dostali oswobodzenie. I od tamtej pory wieża nazywa się Białą Wieżą. No i tutaj oczywiście wstęp też jest płatny, ale nie jest drogo, 6 euro, no bo cóż to może być. Ale więcej, ja tutaj zobaczyłam, że w tym miejscu można kupić taki bilet combined, taki kombi ticket, który za 15 euro ma 4 atrakcje. Ma tą rotundę, którą widzieliśmy wcześniej, wieżę i jeszcze 2 muzea, tak więc to jest bardzo dobra cena. Tak więc warto, trzeba szukać, czytać i tak dalej. Ja nie szukałam, bo po prostu ja dzisiaj nie byłam nastawiona na zwiedzanie jakichś muzeów, płatnych atrakcji. Ale też zwróćcie uwagę, jak będziecie w Grecji, w jakimkolwiek mieście, na godziny otwarcia, bo nie zawsze to jest cały dzień. Bardzo często to jest tylko rano. W niektórych miejscach mają rano, potem przerwę na lunch i po południu. Tak więc różnie to bywa, więc trzeba sprawdzać. Nie mam pojęcia, o co chodzi, z jakiej okazji, ale dzieciaki mają śmigus dyngus. Słuchajcie, ale pan. No, znaleźliśmy tutaj fajne miejsce, jest zejście do wody tam, ale ja już nawet nie mam siły iść, a zaraz i tak pójdziemy, bo będziemy się kąpać, to jak już założę strój, pójdę drugi raz, dwa razy, nie dam rady, bo po tym już całym chodzeniu, po tych Tesalonikach, to po prostu o matko moja. No, ja to taki krótkodystansowiec jestem. Trochę kawałek trzeba iść, no ale trudno. Nie zawsze można mieć wszystko pod domem. O, tutaj jest, tu zrobiony jest taki rów, kanał, nie wiem jak to nazwać. Płynie sobie ten w wodę. Tam, pod oka.
świeża woda, tak więc sobie nabierzemy źródlanej wody. I wiecie co, tu tak siedzę i pachnie mi tak, a tu mięta rośnie. Nie jest dużo, ale tam pełno jest takich. Będzie miętowa herbata. Tak, ojciec pojechał po samochód. Postawimy się tu. Are you okay? Zawsze jak jesteśmy w takich spokojnych miejscach jak tutaj, to po tym jak sobie odpoczniemy jeden dzień, to potem robimy taki dzień gospodarczy. Tak, my też musimy sprzątać. Dzisiaj żeśmy wyciągnęli wszystkie bety, poodkurzali, wietrzymy pierzyny, wiecie, materac się suszy, bo raz na jakiś czas to naprawdę trzeba przewietrzyć. Mycie lodówki, ja nie cierpię, ale no co. Trzeba zrobić, no samo się nie zrobi, tak więc jutro będzie można już jechać czystym, pięknym nowym autem i dalej odkrywać piękną Grecję. Tutaj ucinam troszeczkę, uwaga, bo muszę jedną ręką. Ostatnio nawet kupiłam herbatę miętową w sklepie, bo bardzo lubię, ale to taka do dupy w ogóle, a ta jest przepięknie pachnie, bardzo aromatyczna. Tak więc troszkę sobie nazrywam. Posuszymy, a wiecie, że suszona mięta, w ogóle zioła suszone są bardziej aromatyczne niż takie świeże. Przynajmniej mięta, tak. Ja nie lubię z takiej świeżej mięty, a suszoną uwielbiam. A
spróbuję, co mi ten pasterz ofiarował, ten placek. Widzę, że są jakieś chyba rodzynki. Twarde. Wiecie co? No cóż. No to postanowiłam zrobić moją wersję gyros me pita. No, jak widzicie, jest ogromna różnica. Ja daję bardzo dużo warzyw, bardzo mało mięsa, a chlebek pita lubię raczej osobno, podsmażony na patelni, na oliwie, z oliwek. No, tak ja lubię. I smakuje wyśmienicie. No tak nas te myszki podziabały, po prostu jakiś koszmar normalnie. Słuchajcie, no tak jestem cała pogryziona, ale to wszędzie, na szyi, po prostu, nawet tu, gdzie włosy już rosną. Całe ramiona, całe nogi, po prostu, nawet tak sobie myślę, ja nie wiem, czy to po prostu to widać na filmie, ale wiecie co, no aż wczoraj głupio było iść do miasta, bo to wygląda jakby człowiek miał jakąś ospę albo, nie wiem, ten monkeypox, ten nowoczesne, co wymyślili dziadostwo. Ale to nic, jak to wygląda, tylko po prostu swędzi, że spać nie można po nocy, po prostu w ogóle już. I ile to może być, nie? To już trzeci dzień dzisiaj, a swędzi wcale w ogóle nie swędzi mniej. Więc już nie wytrzymałam, wczoraj poszłam do apteki i kupiłam jakiś taki, wiecie, na kojący po ukąszeniach. O, bardzo dobry, pani powiedziała, że bardzo dobry jest, tak, bardzo dobry. 6 euro mniej w kieszeni i gówno po prostu. W ogóle żadnej reakcji, w żadnej różnicy. Jedyne, co przynosi ulgę trochę, jak to jak się wejdzie do lodowatej wody, to wtedy po prostu to tak schładza i po prostu jest z jakiegoś powodu, no, tak wtedy nie czujesz. No, ale to nie czujesz na pół godziny może. Jakby wypadało co pół godziny łazić. Albo siedzieć cały czas w wodzie. Nie wiem. Nie wiem, macie jakieś sposoby? Tutaj jest taka prawie głębokość, że akurat tam, gdzie jestem pogryziona, mi wystarczy. O, jak tak przykucnę i trochę więcej wody się zbierze. No i tak tutaj moczę te nogi. Nogi najgorzej swędzą po prostu. Rany. Zawsze coś, no. Nie ma tam, że same radości i podróżowanie to sama sielanka. O nie, nie. Tinder gate, because if you're from Thessaloniki or if you live in Thessaloniki, your first date must be there. All of my first dates were there as well. This is a meeting point for everyone from the 4th century till today. It was built also in the year 304. Cholera, trochę się spóźniłam, słuchajcie, bo o mały włos nagrałabym wam potwierdzenie tego, co mówiła nam przewodniczka. Ta brama, pod którą tutaj stoję w tej chwili, nazywa się Bramą Galeriusa. Ale młodzi nie nazywają ją bramą Galeriusa, tylko nazywają ją bramą Tindera. Bramą Tindera, dlatego że tu wszyscy umawiają się na randki. I przed chwilą, kurczę, spotkali się faktycznie, dziewczyna rzuciła się chłopakowi na ręce. Czyje? Ale trochę się spóźniłam z nagrywaniem.